Dobry wieczór. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz głównego inspektora sanitarnego Krzysztofa Saczki. Szanowni Państwo, dziś temat dotyczący przygotowań do powrotu uczniów do nauki stacjonarnej i testowania nauczycieli. Rozpoczniemy od wystąpienia pana ministra edukacji i nauki. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepracowaliśmy bardzo intensywnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a wcześniej w Ministerstwie Edukacji Narodowej grudzień oraz początek stycznia. Dziękuję bardzo za tą współpracę panu ministrowi, głównemu inspektorowi sanitarnemu, panu ministrowi zdrowia, ale także wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, którzy konsultowali z nami wszystkie te działania, które podejmujemy w ramach przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół, do nauki stacjonarnej. Mówię ewentualnie, ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół. To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu. O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu po dodatkowych jeszcze konsultacjach z Radą Medyczną. Na tą pracę przygotowawczą, grudniową i styczniową składały się częste konsultacje z Radą Konsultacyjną do spraw bezpieczeństwa w edukacji. W jej skład wchodzą dyrektorzy szkół, różnych szkół z różnych części kraju, kuratorzy z różnych części kraju, ale również specjaliści od epidemiologii i wirusologii. To były konsultacje moje osobiste, ale także wszystkich wiceministrów w terenie z dyrektorami szkół, z samorządowcami, ale również z rodzicami i z uczniami. Konsultacje oddzielne z kuratorami oświaty, konsultacje z panem ministrem, z głównym inspektorem sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, no a także analiza raportów organizacji pozarządowych i instytucji. To wszystko doprowadziło nas do rekomendacji, które są już gotowe dyrektorom szkół na wypadek, gdyby rzeczywiście decyzja w przyszłym tygodniu mogła być pozytywna co do powrotu klasy 1-3 do szkół. Ta decyzja będzie oczywiście podyktowana tym, w jaki sposób rozwijać się będzie pandemia koronawirusa w kolejnych dniach, bo te okoliczności są bardzo dynamiczne i zmieniają się z dnia na dzień. W każdym razie rekomendacje zakładają, że w przypadku powrotu dzieci do szkół jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach, ale także te podstawowe zasady, jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust, czy też wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć. Generalnie stworzymy takie warunki wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe, żeby nie było kontaktu między klasami, między nauczycielami, żeby ta transmisja koronawirusa, możliwość tej transmisji była ograniczona do minimum. Oczywiście pod warunkiem, że ta decyzja ostatecznie będzie pozytywna. Dziś w ramach tej praktycznej już fazy przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół rusza ogólnopolska akcja badania nauczycieli. Ona rozpocznie się w poniedziałek 11 stycznia, potrwa do 15 stycznia. W sobotę i w niedzielę nauczyciele będą mogli się dowiedzieć o wynikach swoich badań na obecność koronawirusa. Są to badania dobrowolne, bezpłatne testy przesiewowe dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, szkół specjalnych i pracowników administracyjnych tych szkół. O szczegółach tej wielkiej akcji poproszę, aby poinformował nas pan główny inspektor sanitarny. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zapraszam, główny inspektor sanitarny. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, panie ministrze. Tak jak wspomniał pan minister, w ramach przygotowywania do rozpoczęcia nauki w okresie poferyjnym została podjęta decyzja o przeprowadzeniu testów przesiewowych wśród nauczycieli, ale również wśród pracowników administracyjnych szkół zainteresowanych tymi testami. To dotyczy kierownictwa szkół i personelu, który w tym okresie będzie pracował w szkole. Do testów zgłosiło się około 165 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. Te badania zostaną przeprowadzone w ponad 600 punktach wymazowych. Są one zorganizowane na bazie laboratoriów Inspekcji Sanitarnej, punktów drive-thru,
Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również będą to mobilne punkty wymazowe. W ramach Wojsk Obrony Terytorialnej będziemy mieli około 130 punktów. Jeśli chodzi o informacje, gdzie te testy należy przeprowadzić, otóż, Szanowni Państwo, te informacje będą w zdecydowanej większości wysyłane osobom zainteresowanym w formie SMS-owej, jak również te informacje będą posiadali powiatowi inspektorzy sanitarni oraz wojewódzcy inspektorzy sanitarni, którzy będą udostępniać te informacje na bieżąco dyrektorom szkół. Także oprócz informacji przesłanej drogą SMS-ową będzie też można uzyskać od wyżej wymienionych inspektorów tę. Po przeprowadzeniu testu wynik będzie zarejestrowany w systemie EWP i automatycznie będzie dostępny w internetowym koncie pacjenta. Aby zalogować się do internetowego konta pacjenta, należy zastosować profil zaufany i tam będzie można uzyskać informacje o teście. W przypadku wyniku pozytywnego taka informacja będzie przesłana niezwłocznie do osoby, która uzyska wynik dodatni. Ta osoba będzie podlegała 10-dniowej izolacji. Jest proszona o to, aby niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem POZ-u i być pod jego nadzorem, a tak to, aby na stronie internetowej skontaktować się z inspekcją sanitarną, gdzie pod wskazanym adresem będzie można wymienić listę kontaktów, z którymi miało się w ostatnim okresie do czynienia. Na podstawie zgłoszonej listy kontaktów będzie na te osoby nakładana kwarantanna. Również do dyspozycji Państwa jest całodobowa infolinia pod numerem telefonu 22 25 00 115. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby koronawirusowej, złego samopoczucia, należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem POZ-u. Jeśli wystąpią mocne objawy duszności, kłopoty z oddychaniem, do dyspozycji Państwa są numery alarmowe 112 oraz 989, pod którymi można uzyskać pomoc. W trakcie takiego kontaktu należy zaznaczyć, że jest się zakażonym koronawirusem. Szanowni Państwo, jest to akcja przygotowana przy dużym współudziale tutaj pana ministra, jego służb w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak również kuratorów oświaty, inspektorów stacji wojewódzkich, inspektorów powiatowych. Chciałem tym wszystkim osobom bardzo gorąco podziękować za przygotowanie tej akcji oraz życzyć powodzenia w jej przeprowadzeniu. Testowanie nauczycieli planowane jest zakończenie 15 stycznia, natomiast 16 i 17 stycznia to są jeszcze dwa dni, w których będziemy kompletować wyniki, a w przypadku wystąpienia jakichś niejasności bądź wyników wątpliwych będą powtórzone badania wymazowe. Badania będą prowadzone przy pomocy testów PCR. Szanowni Państwo, myślę, że to są kompletne informacje w zakresie tej akcji. Natomiast zainteresowane osoby, które będą podlegały testowaniu, odsyłam do stron internetowych stacji wojewódzkich czy powiatowych oraz do kontaktu z dyrektorami od szkół, jak również stacji inspekcji sanitarnej. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, panowie ministrowie, wśród pytań, które pojawiały się od dziennikarzy, prosiliśmy o przesłanie tych pytań drogą mailową. Pojawiały się szczegółowe pytania dotyczące procesu, trybu testowania nauczycieli. Na większość z tych pytań pan minister udzielił odpowiedzi. Ustaliliśmy, że te pytania już bardzo szczegółowe, na te pytania zostaną udzielone odpowiedzi drogą mailową. Jedno pytanie, panie ministrze, tu się zwrócę do pana, które pojawiało się bardzo często ze strony przedstawicieli mediów. To było pytanie, kiedy uczniowie wrócą do szkół, i poproszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Proszę państwa, sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w krajach ościennych. Ona nie jest dobra. Nie jest dobra także w Polsce, dlatego decyzja o tym będzie podjęta przez pana premiera ostatecznie w przyszłym tygodniu. I w przyszłym tygodniu pan premier po dodatkowych jeszcze konsultacjach z Radą Medyczną taką decyzję będzie ogłaszał. Dziś to nie jest decyzja o powrocie do szkoły, dziś jest decyzja o rozpoczęciu przygotowań praktycznych do ewentualnego powrotu do szkoły. Te przygotowania praktyczne są bardzo potrzebne. Te testy, które będą przeprowadzone wśród nauczycieli, którzy uczą w klasach 1-3, są bardzo potrzebne po to, żeby ci, którzy ewentualnie będą mieli wykrytego koronawirusa, no, nie powracali do szkół i nie zarażali innych. To jest taka bramka, która będzie służyła temu, żeby powrót, jeśli nastąpi, to żeby był bezpieczny. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc.